Witam serdecznie. Dzisiaj z tej strony kariera Barceloną. Kolejny odcinek. Kończymy właśnie okres transferowy. Jest ostatni dzień transferów. Ja i tak żadnych nie będę wykonywał, bowiem już nie mam pieniędzy. Terta. Kłyta. Nie. Nie chcę go sprzedawać. Żadne skarby. O, nawet Real Madryt chce. A to są zbóje. I to kagały. Nie ma. Nikogo nie sprzedam. No, ostatnia godzina. A tu Lukas do Rotelli nie przejdzie. I tak skończyliśmy okres transferowy. Następny mecz z Celtą Vigo to symulował. Jest to czy arcyważny mecz, ani trudny, co się powinien symulować. Wygrana tylko 1-0, no ale ważne, że jest wygrana i 3 punkty. Jeszcze 7 dni Xabi ma kontuzję. I teraz właśnie gramy mecz o Puchar Hiszpanii. Zmiany w składzie. Właśnie za Xabiego będzie Kagawa. Na rezerwie trzech kontuzjowanych możemy grać. Status z pierwszego meczu przegrałem 1-0, także musimy przynajmniej 2-0 to wygrać, żeby awansować do pewnej fazy. Była już mi piszczek. No nie, ale za wolny. Song przy piłce. Zero piszczek. Podanie. Strata. Soldado. Na piłkę Busquets. Messi już jest przy piłce. Messi idzie sam na sam. Leża. Cupek. Cupek. O Boże. Co za kalonada. Fabregas. A i tutaj przyblokowałem przy obrońcy. No szkoda tej sytuacji. Messi. Znowu Messi. Teraz uderza i jest bramka. Co się nie uleczy, to nie uczeczę. Jest 1-0. Straty z pierwszego meczu zrobione. Że Walencja musi teraz zmienić taktykę. Dobrze, Messi wywalczył. Może teraz zagramy z podaniem. Kagały. Ale to tak nic z tego dobrego nie wyszło. Bramkarz był skuteczny. Iniesta. Messi. Podanie do Busquetsa. Busquets pole karne. Wygranie do Piszczka. Piszczek nabiega. A i tutaj przeblokowany ten strzał. Lewandowski. Messi. No i strata. Banega. Przejmuje Messi.
Kagawa i broni bramkarz. Lewandowski, zbyt lekkie podanie. Sissoko. Banega, Frey, Jones. Frey. Dobry, czysty ślisk, Song. Jeszcze go odebrał. Messi jest przy piłce, ale stracił. Banega. Jones. Frey. I spokojnie, Vardes. Messi, podanie do Piszczka. Piszczek spokojnie, podanie do Messiego. Messi robi zwrót. A i niestety, zabawa się skończyła na obrońcy Walencji. Soldado. Frey. Piszcie przejął Lewandowski. Niestety złe podanie dla Messiego, ale Lewandowski dalej walczy o piłkę. Iniesta z Piszczkiem. No i faul. Piszcie go ta kartka. Song. Soldado. Mangala. Napisał, że Mangala jest Messi. Żeby się mu podać. Albo nie. Nie wiem, co podaje. Straci piłkę. Carvalho. Frey. Jones przejął. Na faulu. Czyste wybicie. Maceranu. Podaje do Kagawy. Kagawa szybki podaje Messiego. Nie, Busquetsa. Song. Jones. Puyol podaje do Lewandowskiego na skrzydle. Lewandowski przeprowadza szarże. Lewandowski. Centra. Główka. Nie, to był strzał z nogi. Ale dać bramkarza. Ale dobra akcja. Soldado przejął Puyol. Już wybija do Kagawy, ale przejął Payella. Ale do Jonesa. Znowu rozgrywa to Soldado. Piszczek przejął znakomicie. Fabregas. Do tyłu do Maceranu. Puyol do Lewandowskiego na skrzydle. I znowu szarża. Lewandowski, centra. Ups. Było groźnie. Iniesta. Messi. Dobre podanie. Ach, nie, nic z tego. A jest przyjęcie. Busquets. Nie, nic z tego. Nie wychodzi. Z tych podań na głowę. Soldado. Iniesta przebił. No i znowu taka wybijanka. Frey, Frey, Frey. Trzeba szybko wybić, szybko wybić. No niestety, zabawa się źle skończyła. Bramka z niczego. Nie ma sędzia kończyć tę pierwszą połowę, to on przedłużył. Nie wiadomo jak długo. Nie jest tego efekt. Teraz kończę pierwszą połowę. Moje nieszczęście. A jeszcze jest druga połowa, jeszcze ostatnio zrobię za wioską.
Gardoado, Malega, Jones, widzicie, Messi nie wywalczył tej piłki. Song, odbiór, Sisoko, Messi walczy, przegrał. Manega, Soldado, ops, niedobrze, niedobrze, ale broni Valdes. No, teraz bardzo groźnie, piłka się odbiła od słupka. Valencia widać przycisła teraz Barcelonę. Piszczek, Lewandowski, musimy złapać na górę gry. No, ale takie mocne podanie, niedokładne. A szkoda. Dobra, przejął. Dobre podanie do Kagały. Kagała wychodzi. Idzie w pole karne. Ale to zbyt długie podanie. Iniesta, Mangala. Ach, szkoda tego podania. Pierwsza zmiana w Walencji. Jones. Soko, jest piłce Busquets, gdzie Busquets i ma wolne pole, gdzie uderzał, Messi, no jest, bramka, znakomicie, 2-1, tutaj wreszcie bramka się pomylił, jest 2-2 w meczu. Kagała, Kagała, nie ma spalonego, nie ma spalonego Kagała. Ach, znowu to pytanie nie doszło, szkoda, 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 szkoda. Dobra, Messi, do tyłu do Busquetsa, do Lewandowskiego, Lewandowski, będzie rzut rożny. Nie. Song, Manega, Song, Soldado, Jones, robi z wody, koła, jedno, drugie, trzecie koło, chyba do Soldado, Lewandowski przejął znakomicie, zostawił, Piszczek, Busquets już jest przy piłce, idziemy naprzód. Jest tam Messi, ale dwóch obrońców Walencji. No, znowu przeblokowany Busquets. Soldado. Podaj do Jonesa. Odbył Puyola. Fabregas do Kagały. Kagała jest niezwykle szybki. Wykorzystał swoją szybkość. Już wychodzi w pole karne. Już uderza, ależ peta, ależ moc, 3-1. To był ostatni cios z Barcelony w tym meczu. Jeszcze Walencja da się we znaki Dumy Katalonii, chyba raczej nie. Jeszcze parę minut do końca meczu. Mieli swoją sytuację na początku drugiej połowy, gdzie piłka odbiła się od słupka. A teraz Kagała znowu i jest kolejna bramka. To jest po wszystkim. Walencja na kolanach. Dzisiaj Kagała robi różnicę swoją szybkością. Ten deszczowy dzień.
Florencja próbuje, ale na spalonym. Pujol wybija. Messi. Ach, ale tego nie przejął. A już mu chrapkę na hat-tricka. To wiem, przecież się go nie strzeli. Jones. Song, ach, ten się tutaj pomylił strasznie. Naprawdę wyszli teraz niesamowitą akcją. Pokażę Valencii. Trzeba się pilnować do ostatnich minut. Każda bramka jest na wagę złota, jeśli chodzi o efekt pucharowy. Kolejny raz na spalonym. Soldado. Dalekie podanie, wybicie Valdesa i rozbrankarza Valencii. Piszczek. Messi. Dobrze, dobrze przytrzymać piłkę Messi. Stracił, ale już jest Kagawa przy piłce. Ach, to też stracił Kagawa, szkoda. Jones. Iniesta. Messi. Kagały. Kagawa ma siłę. Kagawa ma moc. Ach, to te Joe Parelia. Spore mu niemożliwie udanie strzału. Manega. Jones. Dobra, i do Kosty. Kosta nic niewidoczny. I odbiór. Piszka, Pujol. Nesta. Niedokładnie. Messiego. To i Koszta. No to do końca pierwszej, drugiej połowy. Kosta. Piszczek znakomicie. Idziemy naprzód. Kagawa znakomicie wychodzi. O, hat-trick Kagawy. Nie! Orde, ale szpech. Porę mu przyblokował ten strzał. Mogło być wesoło. Nie ma hat-tricku. Ostatnia zmiana, nie wiem, czy ono daje ta zmiana, ale coś tam może da. Główka, nic z tego. Lozano. Koniec meczu. Valencia ten mecz przegrywa 1-4. Dwumecz 2-4 i Barcelona awansuje dalej do kolejnej fazy Pucharu Hiszpanii. Jest zawodnikiem meczu Messi. Kagawa też ma wysoką ocenę, ale moim zdaniem Kagawa powinien ten mecz zwyciężyć. No, w finale będziemy grać z Deportivo albo z Sevillą. Nie, to tam awansował. O, poziom 25, wyszukiwanie przyszłej gwiazdy. Dobra, teraz mecz z Malagą. Tu tutaj jest kontuzowany Pique. Oto Pique. A wejdzie za niego. Bruno. Dobra. Musimy ten skład. Mecz z Bułgarią. Towarzyski. Nie gram tego meczu. Symuluję. Po co mi to grać? Dwie bramki Torresa, Pedro i Silva. Spokojnie z Bułgarią się rozprawiłem. Mecz z kim? Z Meksykiem. Też symuluje. 1-0. To rozbrąka strzelił. Fajnie będzie grać Mistrzostwa Świata i Europy. To będzie fajnie grać tutaj. I symulujemy mecz z Malagą też.
by nie było. Powinniśmy to wygrać, tak jest, 4-0, Lewandowski, Messi, Fabregasa. Spokojnie. Dobra. W następnym odcinku będą dwa wspaniałe mecze z Juventusem i z Atletico Madrid. Także będzie bardzo ciekawe dwa mecze. A dzisiaj Wam dziękuję za jednego odcinka. Wpiszcie w komentarzach swoje opinie. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Jak Wam się podoba. I będziecie na bieżąco z karierą FIFA 13, która będzie co tydzień. Tak samo jak i Górnika Zabrze i mecz online. Tak, zawsze są w tygodniu trzy filmy z FIFA 13 na moim kanale. Na razie, cześć.